To jest Dzień z Republiką. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie na naszej antenie, na antenie telewizji Republika. My wracamy do tragicznych wiadomości, tragicznego zdarzenia ze Szczecina. Kierowca samochodu wjechał w pieszych czekających na przejściu w tłum, który oczekiwał na zielone światło. Nie wiadomo z jakich przyczyn doszło do tej kolizji. 17 osób zostało poszkodowanych, w tym dwie w stanie krytycznym. Kierujący pojazdem to 33-latek, który został zatrzymany. Dlaczego doszło do zdarzenia? Dlaczego 33-latek zjechał z drogi i wjechał w osoby czekające na chodniku, na przejściu, czekając na przejście przez drogę? Tego nie wiemy. Wiemy, że próbował, jak pisze portal wszczecin.pl i także portal niezależna.pl, próbował się oddalić z miejsca zdarzenia. To uniemożliwiła policja. Osoba jest zatrzymana. Cały czas nie wiemy, jaki jest motyw, dlaczego tak się stało. Wiemy, że bilans jest tragiczny. 17 osób poszkodowanych, w tym dwie osoby w stanie krytycznym. W Szczecinie kierowca poruszający się samochodem osobowym wjechał w tłum czekający na chodniku. Państwo widzą w tej chwili zdjęcia z tego zdarzenia. Patrząc po samochodach, można wnioskować, że prędkość, z jaką 33-latek wjechał w tłum czekający na chodniku, aby przejść przez drogę, musiała być znaczna. Cały czas nie wiemy o motywach, nie wiemy także, kim jest 33-latek, czy był trzeźwy, czy nie był pod wpływem innych środków odurzających. To wszystko próbujemy, te wszystkie informacje próbujemy dla Państwa zdobyć. Rzeczywiście Szczecin w dużej części zablokowany, a ludzie w szoku. My do tej sprawy będziemy wracać na naszej antenie. A teraz od Szczecina przejdźmy do spraw regionu, do spraw polityki zagranicznej. Mołdawia, a dokładnie Naddniestrze, to kolejny zapalny region. Zobaczmy, co może się wydarzyć w najbliższych dniach lub tygodniach na Mołdawii. Aktualnie prorosyjskie Naddniestrze to republika nieuznawana przez społeczność międzynarodową, która dąży do uniezależnienia się od Mołdawii. Dla Kremla to istotny punkt na mapie wpływów, jeden z najbardziej wysuniętych na zachód. Mołdawia nie ma wystarczających zdolności operacyjnych do obrony własnych granic. Zagrożeniem dla Kiszyniowa jest trwająca wojna na Ukrainie i agresywna polityka Moskwy. Dzisiaj Władimir Putin ponownie groził politycznym sojusznikom Kijowa wojną nuklearną. Porażać cele na ich terytorium. Państwa Zachodu mówią o możliwości wysłania kontyngentów wojskowych NATO na Ukrainę. My też mamy broń, która może razić cele na ich terytorium. Powinni zrozumieć, że ich decyzje niosą ryzyko potencjalnego konfliktu nuklearnego, a to oznacza zniszczenie cywilizacji. Po wybuchu wojny na Ukrainie Mołdawia zwiększyła niezależność od rosyjskiego gazu. Z kolei, gdy władze w Kijowie podjęły decyzję o zamknięciu granic, prorosyjskie Naddniestrze zostało odcięte od handlu z Ukrainą. Rosja zaczęła traktować Mołdawię jako realne zagrożenie dla swojej pozycji w regionie. Ponadto wczoraj Naddniestrze zwróciło się do Rosji z prośbą o pomoc w związku z blokadą gospodarczą ze strony Mołdawii. To jest rzeczywiście modus operandi Moskwy przez ostatnie 30 lat. Gdybyśmy popatrzyli jeszcze na tradycję carskiej Rosji, no to zawsze car moskiewski czy z Petersburga no, odwoływał się, prawda, do swojej roli opiekuna, czy zbieracza ziem rosyjskich i opiekuna tych wszystkich mniejszości. Z punktu widzenia Rosji kontrolującej Naddniestrze groźne są popularne w Mołdawii proeuropejskie nastroje polityczne. Dlatego Kreml zamierza obalić rząd prounijnej prezydent Mai Sandu, wybranej w 2020 roku. To właśnie rosyjska agentura ma odpowiadać za próby zamachu stanu, dezinformacje i podżeganie społeczeństwa do buntu. Putinowi wcale nie chodzi o to, żeby przejmować kontrolę nad Naddniestrzem, po to, żeby utrzymywać później tych ludzi i poprawiać ich poziom życia, tylko tak naprawdę po to, żeby destabilizować sytuację w tamtym regionie, a w stosownym czasie przeprowadzić agresję, no ale oczywiście najpierw musi osiągnąć swoje cele na Ukrainie. Wchodzimy w rok wyborczy w Mołdawii. Maja Sandu, prozachodnia prezydent, będzie walczyła o reelekcję.
A Rosjanie wykorzystają wszystkie środki, żeby Mołdawię destabilizować. I na pewno skorzystają po pierwsze z Naddniestrza, a po drugie z Gagauzji, która jest rządzona przez Baszkana w orientacji prorosyjskiej. Amerykańscy eksperci nie wykluczają, że Kreml może podjąć działania mające na celu wzmocnienie pozycji separatystów w Naddniestrzu, co może doprowadzić do wybuchu konfliktu. Jednak przy obecnym przebiegu wojny na Ukrainie taki scenariusz jest mało prawdopodobny. Od południa, południowego zachodu stanowiłby taką bazę wypadową na Ukrainę, żeby ewentualnie można było lepiej ją osaczyć i być może przyszłościowo stamtąd uderzać na samą Ukrainę i zresztą nie tylko oddziaływać na inne państwa, w tym w pierwszej kolejności oczywiście na Mołdawię. Rosjanie w Naddniestrzu nie dysponują takimi siłami, które by były w stanie zaatakować Ukrainę, czy też zaatakować Mołdawię. Naddniestrze odłączyło się po wojnie w latach 90., ale nadal formalnie jest częścią Republiki Mołdawii. Do czego mogłaby doprowadzić bardziej agresywna polityka Rosji w tym regionie? Być może do takiej sytuacji jak w Czeczenii, którą zaanektowała w 1996 roku po dwóch latach brutalnej wojny. Do dzisiaj Kreml z powodzeniem wykorzystuje swoje wpływy w tym regionie. Dwa tygodnie temu dwóch Czeczenów wynajętych przez rosyjskie władze zamordowało rosyjskiego dezertera Maksima Kuzminowa. Pilot został zastrzelony na parkingu podziemnym w Hiszpanii. Obecny reżim jest znacznie bardziej niebezpieczny niż te poprzednie. A to dlatego, że dzisiaj oni walczą o życie. Są przekonani, że jeśli przegrają, zostaną postawieni przed Trybunałem Międzynarodowym, który każe im odpowiedzieć za wszystkie zbrodnie i przewinienia ostatnich 30-40 lat. Za Czeczenię, za Syrię, za Gruzję i teraz za Ukrainę. Podczas grudniowego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli została podjęta decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Ten drugi kraj w marcu 2022 roku wystąpił o członkostwo w Unii Europejskiej. I to właśnie od wiosny 2022 roku ukazują się raporty, z których wynika, że Rosja zamierza rozszerzyć wojnę na Ukrainie o Mołdawię i Naddniestrze. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. I wracam do naszego studia, ale tylko po to, żeby Państwu przekazać, że na Mołdawii jest być może jako w tej chwili jedyny dziennikarz polskich mediów, nasz reporter Michał Gwardyński, i patrzy przez Dniestr na to, co się dzieje po drugiej stronie rzeki z Mołdawii, obserwuje napiętą sytuację wokół nieuznawanej separatystycznej Republiki Naddniestrza. Za moimi plecami widzą Państwo lewy brzeg rzeki Dniestr. Jest to obszar, na którym sprawuje władzę wataszka Władimira Putina, która to ogłosiła Naddniestrzańską Republikę jako osobny twór prawa międzynarodowego. Co istotne, ta Republika Naddniestrzańska nie jest uznawana przez międzynarodową opinię publiczną, przez żadne państwo, przez żadne organizacje, a jedynie uznają siebie nawzajem z Abchazją i Osetią Południową, czyli modus operandi stosowane przez Federację Rosyjską od kilkudziesięciu lat, polegające na sponsorowaniu lokalnych grup separatystycznych, które to działają pod kuratelą Moskwy. Warto podkreślić, że aby dostać się na teren, na którym jesteśmy, musieliśmy przejechać przez rosyjskie posterunki kontrolne. Dotarcie tutaj sprawiło nam niemało problemów, natomiast cały czas jesteśmy na terenie Republiki Mołdawii, cały czas jesteśmy na obszarze, na którym to obowiązuje jurysdykcja mołdawska. Ten obszar, który widzą Państwo za moimi plecami, on również jest Mołdawią, ponieważ Naddniestrze to integralna część Republiki Mołdawii. Z Naddniestru, gdzie po jednej stronie jest Mołdawia, prozachodnia Mołdawia, która stara się wyrwać z postsowieckich kleszczy, a po drugiej stronie separatystyczna, sowiecka de facto, nieuznawana Republika Bananowa Naddniestrza. A my wracamy do Szczecina, wracamy do tragicznego wypadku w stolicy województwa zachodniopomorskiego. 17 osób poszkodowanych, dwie osoby w stanie krytycznym. To
tragiczny bilans wypadku, katastrofy w ruchu lądowym. 33-latek z niewiadomych do tej pory przyczyn wjechał w tłum ludzi czekających na przejście przez ulicę. Wjechał na chodnik ze znaczną prędkością. Jak podają media, mężczyzna próbował się oddalić z miejsca katastrofy. Został zatrzymany. Nie ma jeszcze informacji, czy był trzeźwy. Nie ma informacji, czy nie był pod wpływem innych środków odurzających. Nie wiemy, dlaczego albo stracił, albo celowo, albo przez omyłkę wjechał w pieszych. Cały czas czekam na wyjaśnienia. 17 osób poszkodowanych, 2 w stanie krytycznym. To bilans, tragiczny bilans z wypadku z dziś ze Szczecina, katastrofy w ruchu lądowym. Naszym gościem teraz Jacek Wrona, były funkcjonariusz policji. Dzień dobry. Serdecznie. Halo, czy się słyszymy? Tak, słyszymy się. Dzień dobry. To proszę powiedzieć, jak do tego mogło dojść i co teraz robi policja? Jak działają służby przy tego typu katastrofach? No, pierwszą rzeczą, jak zwykle przy tego rodzaju wydarzeniach, jest zabezpieczenie miejsca wypadku, aby nie doszło do ewentualnego poszerzenia tragedii. Czyli trzeba... Napadkiem ktoś kolejny nie wjechał. Jakby tej tragedii nie powiększył. I to trzeba pamiętać, że pierwszą rzeczą to jest właśnie tego rodzaju działanie. Później oczywiście natychmiast udziela się pomocy poszkodowanym, a jeżeli są możliwości czynności zmierzające do zatrzymania, ustalenia zatrzymania tej osoby. No i jak wiemy, tam to akurat jakaś osoba postronna, jakiś świadek zatrzymał tego sprawcę, przynajmniej tego podejrzanego o dokonanie tej masakry, można powiedzieć. No i teraz przede wszystkim dwutorowo, z jednej strony służby medyczne udzielają cały czas pomocy, zabezpieczają medycznie, a policja wykonuje czynności, czyli zabezpiecza dowody, czyli wykonuje czynności z osobą zatrzymaną, celem ustalenia właśnie, co ewentualnie było przyczyną, czy ta osoba była trzeźwa, czy też pod wpływem na przykład alkoholu, tudzież innych substancji, które powodują ograniczenie tutaj zdolności rozpoznania czynności. Mówimy o jakichś substancjach psychoaktywnych. Tak to zazwyczaj wygląda. No i czekamy teraz z jednej strony... Halo? Słyszymy się, chociaż delikatnie głos przerywa. Nie wiem, może udałoby się panu inspektorowi przenieść w inne miejsce, wtedy ta fonia byłaby płynna w całości. Nie jestem w stanie. To jeszcze w takim wypadku dopytam, czy w służby, jak w ogóle zabezpieczyć się? Czy to jest tak, że tego typu wypadki po prostu czasami się zdarzają? Czy policja, służba, ale także sami piesi, sami użytkownicy ruchu mogą się przed tego typu tragediami zabezpieczyć? Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, nie ma możliwości jakby zabezpieczenia na wszystkich możliwości tutaj, jakie są dostępne, czy jakie mogą się wydarzyć. Niemniej jednak to takie bezpieczeństwo bierne, to przede wszystkim tam, gdzie może dojść do tego, gdzie jest wzmożony ruch, to różnego rodzaju barierki, szykany, jakieś zapory, które właśnie nie pozwalają ewentualnie wtargnąć bezpośrednio na deptak, czy jakieś tam miejsce przebywania tych pieszych. I to jest często, zobaczcie państwo, stosowane są takie jakieś takie dość ciężkie jakieś bariery właśnie, jakieś słupki takie blokujące. No one spełniają często swoją rolę. Ja też chciałbym zwrócić uwagę na to, że musimy też mieć świadomość tego, że jak na przykład dochodzimy do przejścia na pieszy, nie dochodźmy do końca. Cofnijmy się troszeczkę, obserwujmy to, że jesteśmy uprzywilejowani, czy nawet stoimy bezpiecznie, nam się wydaje, bo mamy tam powiedzmy to czerwone światło, które nas ogranicza i my sobie czekamy tego. Nie, proszę państwa, jak widać, musimy też w takiej sytuacji pewną czujność zachować,
też jesteśmy jakby tutaj powiedzmy uczestnikiem jakiegoś tam ruchu, w tym przypadku pieszego, więc obserwujmy, rozglądajmy się, cofnijmy się troszeczkę. Jeżeli z dziećmi jesteśmy, to tym bardziej złapmy za rękę, za jakimś tam koszem takim, jeżeli są jakieś żeby mieć jakąkolwiek śmietnik, tak. Barierę. Ja bardzo często tak robię, że jak ze swoimi, czy nawet ze znajomymi podchodzimy, a jak na przykład latarnia jest, to cofamy troszeczkę te pół metra i stajemy sobie przy latarni. I to już daje nam naprawdę bardzo ważne nie tylko zabezpieczenie, to poczucie takiego bezpieczeństwa też. No, bezpieczeństwo bierne, ta trudność jest niezbędna w każdym momencie. No niestety ciężko przewidzieć, może na przykład przypadek, może na przykład nawet, nie wiem, hamulce, może jakaś inna przyczyna techniczna, tego nie wiemy, ale takie rzeczy widać się wydarzają i no, musimy zrobić wszystko, bo tu chodzi o bezpieczeństwo nasze, naszych najbliższych, a nawet bezpieczeństwo osób, które gdzieś z nami, powiedzmy, się tam poruszają. Jak widzimy, że ktoś właśnie za blisko, to powiedzieć, że panom, niech się pani troszkę cofnie, bo on na przykład będzie wykręcał samochód, czy zarzuci przyczepę, czy coś się stanie, to może tego, no nam korona z głowy nie spadnie, a to może często komuś uratować życie, zdrowie, także że warto o tym pamiętać. Panie inspektorze, to jeszcze zapytam o ten aspekt bezpieczeństwa publicznego. No, po wydarzeniach z Niemiec, z Francji, takie informacja może u wielu z nas pierwszą myśl taką rodzić: zamach terrorystyczny. W tej chwili polskie służby twierdzą, że taka możliwość jest wykluczona, że nie jest brana pod uwagę w toku działań, że to raczej wypadek niż incydentalny albo inny powód niż chęć zabicia, niż chęć siania terroru. To jeszcze zapytajmy się, niekoniecznie. Że bardzo to nie ma, że no, wykluczy się dopiero, jeżeli się ustali. Musimy mieć świadomość tego, że jesteśmy pewnym elementem, że Europy docierają do nas różni ludzie. Pamiętajmy, że nazwijmy to taki terroryzm. To jest nie tylko terroryzm polityczny, gdzie jest pewna intencja działania związana właśnie z jakimś, powiedzmy, ideologią polityczną czy religijną, ale mamy też coś takiego, co się nazywa jakimś terroryzmem kryminalnym, czyli na przykład ta osoba, która w wyniku na przykład zażycia jakiejś substancji podejmuje decyzję, że no zapisze się w annałach tutaj kryminalistyki czy kryminologii, dokona takiego czynu i gdzieś tam tego. No różnie. Musi mieć świadomość, że współczesny świat jest bardzo skomplikowany. Ludzie sięgają po różnego rodzaju substancje, mają różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i one mogą powodować, że właśnie dochodzi. To nie tylko ten klasyczny terroryzm, mówię, związany no, z wszystkim politycznym, ale też różnego rodzaju sytuacje, gdzie człowiek no, terroryzuje, no, stara się w jakiś sposób no, właśnie czy jak najwięcej szkód zrobić, czy jak najwięcej nieszczęścia wprowadzi, winy jakiejś na przykład chorej ideologii, nawet czysto, no, czysto pozbawionej powiedzmy tych akcentów, czy religijnych, czy politycznych, ale trzeba mieć tego świadomość, że nie jesteśmy samotną wyspą i być może coś takiego lada moment się zdarzy lub zdarzyło, ale jeszcze poczekajmy jakby do czasu, gdy ustali się ewentualne powody takiego zachowania do tego lub innego człowieka, który tego dokonał. To już teraz zapytam na to, jak właściwie policja będzie działać tak dochodzeniowo, skoro nie można wykluczyć wszelkich opcji. To co teraz robią funkcjonariusze? Jak się takiego człowieka bada, żeby wiedzieć, jakie były jego intencje? Czy to był wypadek, tak jak pan powiedział, być może zerwane hamulce, no, a być może no to, inne motywy? To są badać, to przeprowadza się badania tutaj na zawartość alkoholu, badania toksykologiczne, czyli nie, czy w krwi nie ma innego rodzaju substancji upośledzającej działanie, zrozumienie, zachowanie, czyli no, jakichś leków bardzo silnych, dopalaczy, czy też czegoś, co nazywamy narkotykami potocznie. To jest jedna rzecz. Oczywiście zabezpiecza się samochód, on jak wiemy jest już w rękach policji. Badania techniczne się biegłym zleca
którzy dokonają tych badań. Zabezpiecza się monitoringi, przesłuchuje się świadków, no, przesłuchuje się, jeżeli nie skorzysta z prawa do odmowy składania, to wyjaśnień też tego podejrzanego, jeżeli mu się zarzuty przedstawi. Później to są biegli, którzy na podstawie tych wszystkich materiałów stwarzają jakby ten wypadek, tą katastrofę, to tak nazwane odtworzenie wypadku. I oni też właśnie no, rozrysowują, pokazują, dlaczego nastąpił, jak nastąpił, w jaki sposób nastąpił, co było przyczyną. No i to cała taka ma jest to taki jest algorytm postępowania. On jest dość jakby mimo wszystko, że to oczywiście jest dużo tutaj tych względnych, to on jest dość taki jasny i prosty, bo no jednak policja ma do czynienia z różnego rodzaju wypadkami. W tym przypadku jest to po prostu katastrofa drogowa, no duży wypadek, ale niemniej jednak no, te algorytm postępowania jest jasny. I o tym mówił Jacek Wrona, były funkcjonariusz policji. Panie inspektorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Kłaniam się nisko, pozdrawiam sobie. A my wracamy do informacji. Około godziny 15 w Szczecinie, w okolicach placu Rodła, kierujący samochodem osobowym 33-latek wjechał w grupę pieszych czekających na przejście przez jezdnę na chodniku. Motywy, przyczyny zdarzenia nie są jasne. 33-latek został zatrzymany, a bilans tego wypadku, tej katastrofy, to już 19 osób poszkodowanych, 19 osób rannych, w tym dwie w stanie krytycznym, w tym sześcioro dzieci. Czekamy na dalsze informacje, zbieramy dla Państwa dalsze informacje, także jeżeli chodzi o motywy, o stan samego kierującego, czy był pod wpływem alkoholu albo pod wpływem narkotyków. Czekamy na ustalenia policji. Na razie tyle w tej sprawie. Za chwilę do Państwa wrócimy. Do zobaczenia.